Kieleckie przedszkola i żłobki samorządowe w wakacje będą pracować w systemie ciągłym. Taką decyzję podjęły władze Kielc w związku z epidemią koronawirusa i wytycznymi sanitarnymi ograniczającymi funkcjonowanie placówek oświatowych. Powstały wytyczne GIS-u, które mówią o tym, że nie wolno nam mieszać grup. Skoro nie wolno nam mieszać grup, nasze dzieci muszą zostać w swoich placówkach, do których zostały przypisane. Zapisy na okres wakacji prowadzone będą od 5 do 12 czerwca w godzinach pracy placówek. Pierwszeństwo zgodnie z wytycznymi rządu przysługuje dzieciom, których oboje rodzice pracują. Jeśli nie zostaną zniesione obostrzenia, to grupy będą mogły liczyć maksymalnie 14 dzieci. Będzie się to działo trybem ciągłym aż do 15 sierpnia, a od 15 sierpnia potrzebujemy 2 tygodnie na to, aby przygotować placówki do pracy w roku następnym. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli, w których w czasie wakacji będą trwały remonty, mogą zapisać dziecko do innej, wybranej placówki. Oczywiście, jeśli będą wolne miejsca. W tym przypadku pierwszeństwo przy zapisie na wakacje przysługuje dziecku z danej placówki.